10 legendarnych smoków. Żmij, skrzydlata, gadzia postać zwierzeń Słowian, czyli można powiedzieć smok dość młody, ponieważ Słowianie są ludem młodym, pojawili się około 6-7 wieku naszej ery. Nie, niedawniej nie wierzcie turbosłowianom. Otóż Żmij jest antagonistą gromowładcy. U Słowian to był Perun i sam Żmij związany był ze sferą chtoniczną i wodami. Miał rozpościerać się u stóp drzewa kosmicznego, pilnując wejścia do wyraju wężowego. Według części badaczy wierzeń słowiańskich, Żmij stanowi zoomorficzne wcielenie władcy zaświatów, Velesa. Żmij znany był właściwie na terenie całej Słowiańszczyzny. Najpełniejsze podania pochodzą od Słowian wschodnich i południowych. W wierzeniach Słowian wschodnich Żmij był postacią przychylną ludziom, opiekował się wodami i zasiewami, toczył walkę ze smokami powietrznymi. Postać Żmija kojarzono z ognistymi zjawiskami na niebie, czyli kometami i meteorami. U Słowian zachodnich Żmij był postrzegany w większości przypadków jako postać pozytywna, co wyrażało się w jego walce ze smokiem, który wywoływał na przykład susze, huragany i inne klęski żywiołowe. Imię Żmija zachowało się w nazewnictwie miejscowym jako Żmigród w Polsce i żmijowe wały na Rusi, wybudowanych przez książęta ruskie na stepach obecnej Ukrainy dla ochrony ziem ruskich przed koczownikami. Smok wawelski, czyli legendarny smok, którego kryjówką miała być jaskinia zwana Smoczą Jamą u podnóża Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Najstarszy zapis legendy o smoku wawelskim pochodzi ze przełomu XII i XIII wieku. Jego autorem był Wincenty Kadłubek. Na kartach Kroniki Polskiej w uczonym wywodzie mistrz Wincenty powiązał dzieje Polski z historią starożytnego Rzymu i uczynił jednym z władców kraju Gracha, utożsamianego przez późniejszych kronikarzy z Krakiem. Grak rządził Polską sprawiedliwie, a wdzięczni poddani zamierzali przekazać tron jego męskiemu potomstwu. W końcu pojawił się jednak smok i owy Grak polecił synom wykazać się odwagą i zabić smoka. Tymczasem walka ze smokiem została wykorzystana przez jednego z braci, zrzucił on winę za śmierć brata na potwora i pozbył się konkurenta do tronu. U Kadłubka siedziba smoka została tylko ogólnie zlokalizowana, a nazwa Wawel nie podana. Pogromcami smoka byli synowie Graka, a nie on sam. Ich pomysłem było wypchanie skór bydlęcych siarką. Czyli jak widzicie, oryginalna opowieść o smoku wawelskim nieco różni się od znanej legendy. Muszuszu. Mityczny wąż smok zwierzeń mezopotamskich. Święte zwierzę wielu bogów, znane głównie z przedstawień na bramie Isztar w Babilonie. Najbardziej znany wizerunek tego stworzenia, przedstawiony na murach i bramach drogi procesyjnej w Babilonie, ukazuje je jako hybrydę z głową, szyją i tułowiem węża, przednimi nogami lwa, tylnymi nogami ptaka, ogonem i rogami na głowie. Jego identyfikacja z Muszuszu, znanym z tekstów mitycznych wężem smokiem, stała się możliwa dzięki inskrypcjom króla Nabuchodonozora II, opisującymi szczegółowo jego prace budowlane w Babilonie. Według źródeł pisanych, Muszuszu był pierwotnie zwierzęciem Ninazu, boga miasta Eshnuna. W okresie akadyjskim lub w początkach okresu starobabilońskiego został odziedziczony przez boga Tiszpaka, gdy ten zastąpił Ninazu w funkcji boga opiekuńczego miasta. Zdobycie Babilonu przez asyryjskiego króla spowodowało przeniesienie motywu węża smoka do Asyrii, gdzie został zwierzęciem tamtejszego boga państwowego Aszura. Ogólnie smoki są bardzo częstym motywem współcześnie, tak samo jak i kiedyś pojawiały się na całym świecie, dziś wykorzystuje się je w różnych pracach fantasy, w książkach, filmach, czy na przykład w grach, nie wiem, rzućmy na przykład Metin 2, tak, dość popularna gra, link umieszczam w opisie, bo myślę, że jest jedną z najlepszych gier tego typu, także mogę wam bardzo polecić, jeśli chcecie sobie na przykład ze mną pograć, to śmiało link macie w opisie i tam smoki też się pojawiają w formie nawiązującej do wielu legend, o których zresztą za chwilę wam opowiem. Dobra, jedziemy dalej. Lew smok, czyli mityczne stworzenie ze przednią częścią ciała, przedstawiające lwa ze sztylnymi łapami, ogonem i skrzydłami ptaka, występujące w ikonografii mezopotamskiej od okresu akadyjskiego aż do nowobabilońskiego, w tym również w reliefach asyryjskich ze świątyni Ninrty w Kalchu. Stworzenie to zazwyczaj zawsze ma
cechy jednoznacznie męskie. Stąd można odrzucić identyfikację z boginią Tiamat. Możliwe, że potwór ten to Asaku lub Anzu. Nieco odmienny lew smok ze rogami i ogonem skorpiona występuje w sztuce nowoasyryjskiej. Krótko mówiąc, węże smoki były bardzo popularnym motywem w kulturze Bliskiego Wschodu, a co ciekawe, można znaleźć zarówno na greckich, jak i egipskich zapiskach, że tamtejsi badacze wyruszali do Egiptu czy na Bliski Wschód w poszukiwaniu właśnie tych stworzeń i nawet są opisane sposoby walki z tymi stworzeniami. I są to takie małe latające węże, także bardzo możliwe, że jest to jakiś rodzaj wymarłego stworzenia i niekoniecznie musiał być to smok, po prostu tak go zidentyfikowano. Fafnir, postać mitologii germańskiej, smok straszny, lecz bardzo mądry zarazem. Był synem Hreidmara, bratem Otra, Regina i kilku innych. Otóż Fafnir, by posiąść wielki skarb Adwariego, zabił własnego ojca i wypędził brata, który upomniał się o część majątku. Postać tę, jak i całą legendę, można spotkać zarówno w przekazach germańskich, jak i nordyckich. Azi. W mitologii irańskiej smok pochodzący z nasienia Armana. Walczył z Atarem o Chwarenę po jej utracie przez Dżemszyda. Podobnie jak indyjski mityczny wąż Ahi, żeńskie wcielenie Azi, bywa łączony ze słowiańską babojagą, czyli czarownicą. Ponownie zwracam uwagę, że na Bliskim Wschodzie smoki, czy też wężowe smoki, miały olbrzymi wpływ na kulturę. Smok świętego Jerzego. Opowieść o świętym Jerzym i smoku jest legendą przybywą do Europy podczas krucjat i ponownie opowiedzianą w formie romansu. Najwcześniejszy znany opis mitu pochodzi z rejonów Kapadocji. Powstał na początku XI wieku. W pełni rozwiniętej wersji zachodniej smok zrobił sobie gniazdo na źródle, którego woda zaopatrywała całe miasto, prawdopodobnie w Libii. Ponownie mamy tereny Bliskiego Wschodu. W konsekwencji mieszkańcy musieli prosić smoka o opuszczenie gniazda na czas, gdy nabierali wodę. Każdego dnia ofiarowali mu owcę, a jeśli jej nie znaleźli, musieli oddać zamiast niej jedną dziewczynę. Ofiara była wybierana przez losowanie. Pewnego razu losowanie wskazało księżniczkę. Monarcha żebrał o jej życie, jednak bez rezultatu. Gdy była już przyszykowana do złożenia w ofierze w pobliżu źródła, pojawił się święty Jerzy. Stanął twarzą w twarz ze smokiem, obronił się znakiem krzyża, po czym pokonał bestię i uratował księżniczkę. Wdzięczne miasto porzuciło pogaństwo i przeszło na chrześcijaństwo. No, piękna historia. Ladon. W mitologii greckiej smok o 100 głowach był synem morskiego boga Forkosa i jego żony, bogini morskiej Keto. Według innych mitów jego rodzicami byli Tyfon i Echidna. Ze względu na ogromną siłę i to, że nigdy nie zasypiał, Hera powierzyła mu strzeżenie złotych jabłek Hesperyd, swojego ślubnego prezentu od Gai. Przyniesienie jabłek ze ogrodu Hesperyd było 11 zadaniem Heraklesa. Heros z porady Prometeusza wyręczył się Atlasem, ponieważ żaden śmiertelnik nie był w stanie pokonać ani oszukać Ladona. Ponadto Ladon miał bardzo miłe rodzeństwo. Były to staruchy, farkidy, odrażające gorgony, straszliwa hydra, lernejska pies Cerber, chimera, lew nemejski oraz słynąca ze brzydoty nimfa Tosa. Ażdaha. W wierzeniach Słowian bałkańskich złowrogi, samokształtny duch powietrzny, lokalna nazwa ogólnosłowiańskiego żmija. Wiara w Ażdachy występuje właściwie do dziś na Ukrainie. Ażdacha jest wirem powietrznym lub wodnym, wichrem lub chmurą. Ma porywać ludzi, woły i konie. Jest jedną z wielu odmian słowiańskich smoków. Smok z góry Usiec. Ludowe podanie zostawione przez Niemców, czyli mieszkańców ziemi kłodzkiej sprzed 45 roku, mówi o legendzie podobnej do krakowskiej legendy o smoku wawelskim, wyjaśniając skąd pochodzi łysy szczyt góry. Miejscowy smok mieszkał dawno, dawno temu na górującym nad okolicą wzniesieniu i w sposób typowy dla smoków nękał okoliczne wsie, porywając bydło i dziewice. Młody sołtys z pobliskiego Głoszowa na smoka narychtował krowę nadziewaną siarką, smołą i podobnymi dodatkami. Ranny potwór, zjadłszy podstawione bydlę, trawiony ogniem od środka, spadł na szczyt góry, a miejscowa ludność podpaliła wokół niego las. Smokła pochłonęły płomienie.
ale w miejscu jego kaźni do dzisiaj nie chcą rosnąć drzewa. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!